Cześć moi drodzy, witam w kolejnym odcinku serii 3 muszkieterów na kanale. Walczymy o mistrzostwo 10 ligi, więc po prostu zapraszam was do oglądania. I Robert Lewandowski w drugiej minucie już dribluje, omija wszystkich zawodników, myślałem, że to strzeli. Niestety piłka nie wpada do bramki. Lewandowski zagrywa do Nosego, jednak ten uderza prosto w bramkarza naszego rywala. W doliczonym czasie gry Marco Reus idealny skupter i lewą nogą, swoją słabszą, pokonuje bramkarza rywala. Bardzo się z tego gola cieszyłem, ponieważ nasz rywal dobrze grał w obronie. I to trzeba było mu przyznać, chociaż ogólnie jakiś dobry nie był. Jedynie ta gra w obronie mu wychodziła, ale mogę cieszyć się z tego gola. Zobaczmy jeszcze raz w powtórce. Obrona rywala po prostu była bez szans. W 51 minucie Robert Lewandowski chciał pogubić obronę rywala. Mija kolejnych, trafia w rywala, ale tutaj nasi przeciwnicy potykają się o siebie. Lewandowski schodzi do środka. Uderzenie z fałsza. 2-0. Tyle mogę powiedzieć na ten temat. Ponieważ ta akcja lewego była naprawdę ładna. Jeszcze Reus go podnosi. No właśnie. Sześćdziesiąta trzecia minuta spotkania i Nassi do Aubameyanga. Ten popisuje się świetną wrzutką i Lewandowski z główki na 3-0. W tym momencie nasz przeciwnik nie był już zbyt dobry, przynajmniej taki w obronie, mogę tak powiedzieć, jaki był w pierwszej połowie. Aubameyang przyjął, jeszcze raz widzimy to w powtórce. Kopnął bramkarz przeciwnika i źle wyszedł. A tutaj wracimy do akcji nielicznych przeciwnika. Nasz rywal mija moich zawodników, ale broni, jak on miał alomerować. Kolejna akcja i Sassi podaje podcięną piłkę do Dahouda. Ten trafia w słupek, dobija Marco Reus na pustym bramkę, mamy 4-0. Ogólnie myślałem, że ten Dahoud był na spalonym, ale na szczęście dla mnie, to się pomyliłem. 68 minuta, Marco Reus zdobywa bramkę na 4-0 i w tym momencie już widziałem, że mamy po prostu pewną wygraną. W 78 minucie Gaudino ładnie odbiera piłkę i podaje do Roberta Lewandowskiego. Bardzo często wymieniany jest imię Polaka. No, tym razem bramkarz naszego przeciwnika popisał się dobrą interwencją. Tym razem atakują goście, czyli nasz przeciwnik. Guterres wyprzedza Sara, jednak uderza, ale świetnie Alomerowicz broni. W tym momencie sprawiłem przeciwnikowi niezły prezent. Alomerowicz padał wprost pod nogi. Nie widzę Berancho chyba, ale ten nie trafił w takiej sytuacji. Przenosimy się pod pole karne rywala. Aubameyang do Lewandowskiego. Ten tutaj hell chop, ale miałem uderzyć po drugim ragu. Niestety no, nasz przeciwnik popełnia błąd. Jak widzimy trochę w tym meczu, pod koniec zaczęło lagować. Nie wiem dlaczego tak się nagle stało, jednak Marco Reus zauważył Lewandowskiego przed polem karnym. Ten tutaj trochę się zatrzymał, to nie zbyt było potrzebne i wychodzi z tego rzut rożny. Wykonuje go oczywiście Marco Reus, kapitan zespołu, jeśli dobrze, jeśli się nie mylę oczywiście. Rozpoczynamy to na krótko. Robert Lewandowski, świetny dribbling skrzydła tutaj, rzutka płaska, Aubameyang i mamy 5-0. Widzieliśmy, Gabonijczyk ustawił się idealnie, wykończył tę akcję spokojnie, na pustą bramkę, także asysta Lewandowskiego. Gol Aubameyanga i mamy 5-0. Po wygranym meczu szukamy obrońcy do składu z Bundesligi. To oczywiście brązowy poziom, wyjątkowy. I jest to Golobart. Zastępuje on Sar. Nie był taki zły. Szczerze wolałbym, aby on został, ale takie są zasady tej serii. Oto skróty drugiego meczu. Na początku Tchuelkę odbiera i Gaudino strzela bramkę na 1-0. Akcja z 16 minuty. Gaudino podaje do Lewandowskiego. Bramkarz obronił, ale sędzia wskazuje na wapno. Mamy okazję na strzelenie drugiej bramki. Lewandowski zdołał oddać strzał, ale przy okazji był faulowany
przez jednego z obrońców naszego rywala, który dostał również żółtą kartkę. McElroy podchodzi do żółtego karnego. Chyba to będzie formalność. A jednak nie, nie trafi. Chwilę później Didier Konan atakuje naszą bramkę. Wychodzi nasz bramkarz, niestety. Iworyjczyk ładnym strzałem pokonuje naszego bramkarza. My próbujemy odpowiadać. A konkretnie Marco Reus, tu przypadkowe zejście, chociaż miałem jakiś inny trik. I brutalnie, no brzydko, po prostu sfaulowany Niemiec, skrzydłowy Borussii Dortmund. Również żółta kartka. I za chwilę do karnego podejdzie oczywiście Marco Reus. Ostatnio nie trafił. Zobaczymy. Sommer wtedy był górą. Oczywiście Reus się skupia. Wie, że teraz musi trafić po prostu. Reus patrzy, Sommer znowu paraduje, ale Reus już się po prostu nie myli. Niewiele czasu minęło, a Robert Lewandowski znów w akcji, obrońcy go dogania, ale on idealnie przebiega jakby w lewą stronę, pokonuje bramkarza naszego rywala. Jak w poprzednim odcinku, drugi mecz równa się wyjście rywala, a także już w tym odcinku mistrzostwo, a także kupno Husinga, czyli drugiego naszego środkowego obrońcy. Także środek obrony zaliczamy po pierwszym pełnym upgrade. Już będę się z wami żegnał powoli, także trzymajcie się na razie. A teraz widzicie statystyki naszych zawodników po dwóch odcinkach, czyli czterech spotkaniach. Na razie.